dobry, plaga YouTube. Totally Accurate Battle Simulator. Będziemy grali. Piąty level teraz. Grzejemy temat. Myślę, że wygramy bez problemu. Bo trening był cały czas. Sprawdzamy mapę. O kurde. Oni się wywracają. Głupole się powywracały. Myślę, że mamy duży problem, bo mamy tylko... A mamy 2500? Czemu było 200 wcześniej? W ogóle to ten, ta gra czasami ma takie bugi, że bugi. Patrzcie, patrzcie co im zrobię. Pyk, pyk, pyk. I czariot. Pyk, patrzcie. Strzelać bez rozkazu. Brr, 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 brr. Poważnie, tak słabo im poszło? No. Dobrze i niedobrze. Myślę, że jakbym chwachy dwie ustawił tu. Tak. A tutaj pyk, pyk, czariot. Oj, futmanów. Fru, 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 fru. Proszę bardzo. Grzejemy temat. Rachciach. Gdzie te czarioty strzelają w ogóle? Gdzie, co to ma być? Czariot musi być troszkę bliżej. Mhm. Tu i tu. Czariot? Nie, chwacha. Chwacha tu i tu. Czariot. Tu. Tu i tu. I futmany na dobitkę tu i tu. To wygra mecz. Patrzcie. Patrzcie. Nie macie życia na tym osiedlu, skurczybyki. Ej, co oni zrobili? Czemu oni się położyli i wstali? Co w ogóle? To jest nielegalne, tak się nie robi. Przecież jak nie żyjesz, to nie żyjesz. Nie umiesz grać w ogóle, uczciwie. No jakim pieronem, no? Co ja... Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Teraz postawię tylko jedną chwachę, bo są do bani. I czariota. Jednego. Bardzo nieładnie się zachowali. I spearmanów zrobię dużo i oni ich pokonają. Zobaczycie. I archerów też zrobię. Którzy będą jeszcze bardziej pokonywali. Chociaż te barany to pewnie się pozabijają. No ale może się uda. Proszę nie oceniać ich jeszcze, bo oni jeszcze nie zaczęli walczyć, a wy już ich oceniacie. Wiem, że ja, ale wy też. Ja wiem, że wy też. Ja wiem, że wy tam siedzicie teraz mówicie: o, nie uda się. Nie uda się, bo źle to rozstawiłeś. Łucznik na B7. I tak dalej. Ja wiem, ja was znam. Hejtujecie mnie. Ej, te, nawet chyba sobie da radę. Patrzcie, czariot jeszcze żyje. Nawet nie zabił moich ludzi tak bardzo, jak mógł. A mógł ich zabić, pamiętajcie o tym. Patrzcie, jeździ i zabija, friendly. Moje łuczniki też robią jakby robotę trochę. No w sumie, dobra, tutaj to się pozabijali sami. No zdarza się. Czariot jeszcze, o, jeździł przez chwilę jeszcze. Podejrzewam, że ten tutaj tarczownik to ich pozabija, nie? O, zaczną zaraz po sobie strzelać. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1, ninja. O, to moje jednostki dwie tutaj są, okej. Okay. Wygraliśmy! Fajna jest ta nowa mapa. Widać, że ją przystosowali do jednostek. W ogóle się o siebie nie odwraca, nie wywracają. Co tu jest? Ale faza, patrzcie jakie tereny. Przecież tutaj czariota tutaj nie postawię. On się będzie wywracał pewnie. Postawię za to dwie chwachy i paru samurajów. I to już jest temat zamknięty, nie? Patrzcie. Patrzcie na to. Patrzcie i uczcie się. To jest... Poczekajcie chwilę, muszę to wszystko skalibrować odpowiednio. W ogóle ktoś napierdziela, ale tak napierdzielają mi za oknem. Ja w ogóle nie wiem, co oni tam napierdzielają. Jakby piłą ścinali coś, kuźwa, w mieście, między blokami. Co oni mogą ścinać tam? Drzewa tną, kurde, na blokowisku? Ej, no co oni, kurde, tacy są... Jak ciężko jest chwachę wycelować, tak żeby ona dobrze strzeliła. Jest tak ciężko. Niestety tego nie sprawdzicie, bo gra nie jest dostępna nigdzie prawie. No nie, jaja sobie robisz chwacha teraz. Ja cię przesuwam w tej z powrotem, a ty dalej źle strzelasz. No i wszyscy wstali, nie? Ona musi być gdzieś, o. Gdzieś tutaj. Gdzieś tak będzie chyba dobrze. Po prostu, no nie mam nerwów już do tej chwachy. Będzie dobrze? No, jest zdecydowanie lepiej niż było. Czy oni kogoś zabili w ogóle?
Ja chyba w ogóle nie mam pytań, wiecie? Ja mam wrażenie, że oni po prostu czasami to się wygłupiają, że oni tak na żarty sobie grają, tak ci moi ludzie. Że to jest niemożliwe, żeby oni tak po prostu nie potrafili ich zabić, mimo tego, że powinni ich zabić. To dziwne jest. Bardzo dziwne i bardzo niewłaściwe. Kanon Crew, dawaj! O, Chariot zabił moich, Kanon zabił moich. Chariot jak się przepchał przez nich, kurde. Wariat, nie? Pyk! No, trafił Chariota. Znowu trafił Chariota, co wy się tak lubicie, ej? Spokój ma być. Nie no, chyba już jest po zawodach. No, co tu dużo mówić, no. Nie jest dobrze. W ogóle tu nikt się ten nie poradzi sobie z nimi sobie. Barbariany? Nie no, tu muszą mieć shieldy na początek, to na pewno. Bo przecież oni... Czemu mi tak zjeżdżasz, myszka? Nie zjeżdżaj mi tak. Bo cię wymienię na lepszy model. Znów się zepsułaś. Ja wiem, co zrobię. Wymienię ciebie na lepszy model. Ale jestem dzisiaj śmieszkowy śpiewający, ja pierdzielę. Co to się porobiło? Pytajcie, plaga, co się porobiło? Co się odwala? Przychodzę po quality content na twój kanał. A ty se kurna śpiewasz? Pogrzało cię, typie? Pogrzało cię? Możecie napisać taki komentarz, będzie śmiesznie. Też będziecie śmieszkami takimi jak ja. Wtedy. Samuraje na starcie. Bo samuraje tak wbiegają, mówią: zginiecie za honor. I ten. I rzeczywiście zginie ktoś za honor. A to samuraje tu biegną, czy nie? Footmany tu biegną. To ciekawa koncepcja jest tutaj. Bardzo ciekawa koncepcja, nie wiem jak ich zabić w zasadzie nawet za bardzo. Wiecie? Patrzcie ile pułczerzy już natrafiali w nich i nic im nie zrobili. To jest bardzo dziwne. Strzelaj! Fajne są te nowe mapy, rzeczywiście są bardzo fajne. Ale po prostu ludzie są nie do zabicia po prostu, nie do zabicia są. Nie no, Chariot się rzeczywiście tu sprawdza. Chwacha też się sprawdza, kurde. Ta chwacha jak dobrze walnie, to będzie dobrze. Może wikingi jakieś? Wikingowie? Oni też mają tarczę, więc wiecie. Trzeba uważać. Dawaj chwacha, odpalaj się. Jedziesz. No świetny strzał! No normalnie pozabijałaś ich totalnie w ogóle, chwacha. Chwacha to jest wow. Myślę, że ta chwacha to jakby no nie do końca działa dobrze. Oni nie potrafią wycelować strzału. O, może teraz wyceluję. No super. Ilu ich tu powaliłaś, chwacha? Pochwal się. Nikogo. Zabiła ile osób? Raz, dwa, trzy, cztery osoby zabiła. Super. Jednostka, która kosztuje 500, zabiła 4 osoby. No. Dobra, okej. Footmany, go. Katapulty odpalaj, teraz, go! Fru! No co za kiep, no zabiłeś mi 2 osoby! W ogóle jakie wielkie te kule teraz lecą z katapulty, masakra, nie? Czemu ty jedziesz do nich? Nie jedź do nich, zabij ich. Ja pierdziel, jak on nawala z tej katapulty. Nie, ta katapulta jest spoko całkiem, powiem wam szczerze. Zupełnie szczerze wam powiem, że jest naprawdę niezła katapulta. Zrobię taką taktykę jak oni mają, tylko trochę inną. Taką jak oni, ale inną. Wiecie o co chodzi. Archer i Poczer i Barbarian. Proszę. Let's go. Let's do this. Dawaj katapult. Tylko zablokuj się tam, już nigdzie nie jedź. Wow, katapulta wjeżdża na rejony. No nie, nawet nie jedzie nigdzie, tylko już strzela tak do bani jakby. W ogóle nie tam, gdzie potrzeba. No gdzie ty strzelasz, głupia ty, no? No i teraz pojechała. I po co tu przyjechałaś, jak teraz będziesz przestrzeliwać? No właśnie od... Wow, ale typa tam zwinęło. Zwinęło go jak dywan. Ktoś tutaj jest w stanie ich jeszcze pokonać? No, katapulta, nieźle. Jeszcze chwila i będziesz ekspertem w zabijaniu. Wow! Katapulta, gdzie ty jedziesz? Jakie ona ma wysprzęglenie od czasu do czasu, tak... Wow! Trickshot. Bardzo ładnie go osłoniłaś tutaj katapulta. O, nieważne. Katapulta nie żyje.
Mój tarczownik tutaj walczy, patrzcie na niego. Co się stało? Gdzie on poleciał w ogóle? Czemu on tak poleciał? Nie zwróciłem uwagi, dlaczego on tam poleciał tak. Ale kogoś zabiła ta kula z powrotem, spadając chyba. Dawaj ich. Pyk! Bam go! Oczy... Ło, zabił go ten. Starczy go zabił, no i dobrze. Tarczownik zabił typa. Ich tarczownik, to jest najlepsze. W ogóle się wywracają się o wszystko. Wow, przeżyli. No nie, tamten tam zdobywa jakieś góry. Nieźle. Podoba mi się ta walka. Rzeczywiście, bardzo sensowna walka. Tutaj się nic nie dzieje chyba. A tu? O, tutaj się złączyli w walce, patrzcie. Bęk go, dawaj tarczownik. Jeź. Nie, odsłoniłeś się, zaraz cię... O, nie, dałeś radę, okej, tam ci jeszcze walczą. Walki tarczowników, najlepsze normalnie. Oni sobie nic nie są w stanie zrobić chyba. Mam wrażenie takie troszeczkę. O nie, tamtej się zablokował przeszkodę terenową. Nie, ziomek, zginiesz. Antonio, uważaj za tobą. O, jaki zrobił unik w ostatniej chwili. To jednak jest wprawiony żołnierz. Wprawiony piechur. Patrzcie, wykorzystał to. Przeciwko niemu. On się teraz rzuci stamtąd. Taki. O, i się minęli. Nie, poważnie, oni nie są w stanie chyba się zabić, wiecie. Ja nie chcę nikogo hejtować. Nie chcę nic hejtować, ale to są luzerzy. Oni nie potrafią zabijać się. To było 5 osób i jest dalej 5 osób. Nie, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Nie mam czasu na oglądanie takich pierdół. Nie mam czasu. Trzeba zrobić dobrze. Shieldy. Proszę bardzo, więcej shieldów. Shieldy się dobrze spisały. One ich ładnie zatrzymują. Nie musi być dużo tych shieldów. Ważne, żeby ich takie otoczyło takim kokonkiem. Tak, kokonkiem. I później po kokonku wbiega jakiś... oddział zabójców. Może być wikingów. Wikingowie fajnie walczą. Widziałem na serialu. Powinno to się ten równać z realiami tej gry. Dobrze. Okej. Okay, wikingowie dogonią tarczowników. Gdzie ty strzelasz? Tu ty zabijasz kogo? A, bo ona się tak ustawiła sprytnie. No rzeczywiście. Dobra katapulta. Nie ma co. To ja się staram. Układam taktyki. A tu przyjdzie taka katapulta i się ustawi źle. I człowiek się denerwuje później niepotrzebnie. Dobra, wikingi. Musicie teraz zrobić robotę. Nikt nie zrobi tego lepiej od was. Dobra. Dam, 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 dam. O, zabiła mi wikinga. Super katapulta, świetna robota. Dostaniesz podwyżkę. Kogo jeszcze zabije katapulta? Nikogo, nawet wrogów. O, dobra, strzeliła kogoś. No dobra. Wikingowie sobie radzą nawet tak w miarę. Kurde, jakby ta katapulta jeszcze coś zrobiła, ogarnęła. Cokolwiek, nie? No dobra. Katapulta zabiła jednego typa. Wikingowie, no padają, niestety. Tarcze są lepsze od wikingów. Typ z bronią jest gorszy od typa z samą tarczą. Ale na katapultę nikt nie zwraca uwagi, więc ona może tutaj jeszcze ich poranić troszeczkę. Patrzcie. Strzela sobie. Pyk! Załatwiony! I co? Kto tu był cwany? Kto chciał walczyć z katapultą? No, grzejesz go. No prawie katapulta, ale naprawdę duże te kule teraz lecą. Ale fajnie, że zrobili nowe mapy. To jest takie ciekawe. Patrzcie, no teraz katapulta jakby, no... ma problem, ma duży problem. Oni biegną. Może nie dobiegną, kto wie. Katapulta strzela całkiem często. Gdyby tak delikatnie, tak no... Delikatnie zaczęła strzelać w innym kierunku, byłoby super. Oni jak wbiegną dobrze, to się uchronią przed tym całym atakiem katapulty. No, biegli? Nie biegli. Katapulta się ruszyła, nie wiem po co. Nie ruszaj się, rozwal ich. Ładnie. Tak blisko i tak daleko, ja pierdzielę katapultę. Nie, no poważnie, nie mów, że ich nie zgrzejesz. Nie, ona nie jest w stanie ich zabić. Tamten w ogóle rypnął. Rypnął ze zgórki. Hop! I zginął. Ta, on żyje jeszcze. To jest bardzo dobra taktyka. Tylko ciężko jest dobrze ustawić katapultę, niestety. Ona musiałaby być gdzieś tu. A te shieldy to sobie radzą z shieldami. Tylko nie radzą sobie z całą resztą. Może Spearmanów tutaj ustawię z tyłu jeszcze jakiś. O, może to będzie rozwiązanie mojego problemu. Wiecie, Spearmany to jednak Spearmany. To są hopy na szkwał. Czy coś tam. Barbarian. Pyk, 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 pyk. Pięknie. Co tu się odjebało? Przepraszam za słownictwo, ale czasami nie ogarniam tej gry.
Czasami nie ogarniam, czemu oni wybuchli w ogóle. Czemu oni wybuchli do góry? Po co ja kupuję jednostki, jak ich gra zabija? For fun, kurde. To ma być śmieszne? To nie było śmieszne. A oni żyją jeszcze, nie? Super. I się nie zdało. Oni polecieli 50 metrów w górę i spadli i żyją dalej. Będą walczyć, ale nie mają czym, bo nie mają tarczy już. Taki problemik malutki się pojawił, ale chyba wygram. Bo niech... Wow! Ale wyrwał. Ale to było dobre. Da, bohaterska katapulta, dawaj! No gdzie ty jedziesz, głupia? No i zabije cię ten ostatni typ. Chyba, że go... Dawaj, traf go. Wow, zabrała mu miecz! To było piękne! Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Katapulta wygra dziś mecz. Bardzo ładnie wyszło. Naprawdę jestem zadowolony. Katapulta zrobiła swoje. 3 katapulty na sprawdzałkę. Aha. To jest ten znany wszystkim level. Katapulta się wywróciła w ogóle. Nie wiem, co się z nią stało. Nie wiem, czemu jest do góry nogami. Nie pytajcie mnie, ta gra tak ma po prostu od czasu do czasu. Wiecie, że te katapulty chyba są w stanie ich pozabijać. Takie mam wrażenie. Się dobrze ustawią i się nie wywrócą do góry nogami na przykład. To chyba mają szansę ich totalnie powyżynać. Chyba, że zaczną strzelać z dział. To wtedy nie. Ale chyba nie zaczną nawet strzelać z dział. Wiecie? Chyba nie zaczną. Dobra, zaczęli. Nie, ale tak totalnie, to oni są w stanie ich zabić. Katapulty teraz są pro EP. Katapulty wygrywają mecze. Poważnie. One tak wygrywają mecze, że to jest szok. Wow! Widzieliście to? Jakie ona tu zrobiła 360 w ogóle, żeby ich zabić? Że ona ich z pół obrotu zabiła. To jest katapulta Chucka Norrisa. Jakby im się dało nazwy nadawać, to ona by się nazywała Chuck Norris. Wow, no teraz to ją sponiewierało troszkę. Tu kolega przeżył atak, bo to taki był nie do końca mocny atak. Drugi atak też przeżył. Trzeci atak przeżył. A tu jest kuloodporny. Mamy tutaj Terminatora. Patrzcie, Terminator skurczybyk. Ale masz przekichane typie, pa. Bang! I on to przeżył znowu. Różę się trochę, bo ile będziemy czekać, aż zginiesz, no? Weź, widzisz ten łuk? Tam jest sznurek, możesz się na nim ten... No wiesz, co zrobić z tym sznurkiem, no? No poważnie? Zabijcie go wreszcie, ej, katapulty, bo się zawiodę na was. No, pięknie. Ej, naprawdę, teraz granie staje się coraz bardziej przyjemne. Nowe jednostki, zmiany w jednostkach, nowe mapy, wszystko jest cacy, można grać i grać. Powaga, 2 katapulty, pyk. Crossfire tak zwane. O, ho, 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 ho. Muszkiety, kanony. Moje katapulty tak średnio trafiają jakby. No, tych muszkieterów to ich wyrżnęło. O, jeszcze oberwali jakimś rykoszetem. Totalnie. Tamci się zablokowali, nie wiedzą co robić bidulki. Bo te katapulty to chyba znowu wygrają. A nie, jedna się zepsuła już. No to nieważne, jakby nie było tematu. Nie było tematu, chociaż ona jest bliska zwycięstwa. Wow! Zblokowała atak. W ogóle muszkieter jednym strzałem rozwala katapultę całą, o ile się nie mylę. Katapulty, jak one by były tu zbite w kupę, tam lepszy teren jest troszeczkę. O, już strzelają, hehe, my jeszcze nie gramy, spokojnie. Jak będą tutaj zbite, to myślę, że sobie poradzą lepiej, bo będą strzelały od początku do końca i te kamienie im tak bardzo nie przeszkadzają. Patrzcie, grzeją temat, nie? Totalnie grzeją temat. Co po prostu jest easy peasy. No dobra, nie jest takie easy peasy, ale no, jest duża szansa na to, że wygrają jednak, nie? Dobrze wyceluje, strzeli i patrzcie, pyk. No i jedna tam została. Moim zdaniem są w stanie to zrobić. Są w stanie to zrobić katapulty moje dwie. Bez problemu. Bez problemu. Patrzcie. Niech one tylko się wstrzelą raz, a porządnie. Patrzcie. Są w stanie jednym strzałem rozwalić dwa kanonki tam. U wroga. Pyk. I patrzcie. Jeden kanon został. I co tam tych muszkieterów zostało? Tyle co i nic. Dobra, strzelcie w tego muszkietera, bo on jest no-scope MLG i może was zabić. No super, nie zwracajcie na niego uwagi, rzeczywiście dobry plan. Poważnie? To jest sytuacja już bez wyjścia? Ten tutaj w ogóle... Ziomek, co ty robisz? Co ty robisz? Co on robił w ogóle? Mnie nawet nie obchodzi to, że przegraliśmy. Co on tutaj robił? Dobra, jedna katapulta. Jedna katapulta i dużo wikingów. Wikingowie, jak wiemy, radzą sobie świetnie. Wszyscy oglądali serial. Muszą sobie poradzić. Katapulta jest w stanie... cuda tutaj działać, więc ją puścimy. Niech sobie działa cuda. A, wikingowie są osłonięci przez kamień, to w ogóle nic im nie grozi. Mniej więcej nic im nie grozi.
praktycznie w ogóle im nic nie grozi. Zaraz zaczną po sobie strzelać tutaj ziomki. Tyk, o, ostatni. Ostatni wiking prawie przeżył. No i ładnie, jeden strzał i wygrywamy to, dawaj. Grzejesz. Pyk, to był strzał zwycięstwa. Prawie remis był, bo on prawie dostał tą kulą tam w ogóle, ten typek, co tam wisiał, taki obsługuję katapultę, nie wiem, co robię z moim życiem. To on tak mniej więcej wyglądał. Czy ja zmieszczę tyle katapult? Chyba tak. Ale będzie jadka. Ej, te katapulty są mega, ja ich kocham, uwielbiam, najlepsza broń ever, to są katapulty właśnie. Od teraz. Chociaż tutaj to niewiele chyba zrobią, bo widzę, że ci sobie radzą tutaj, dobiegli szybko. Wow, ta jak go zdzieliła skubana, jak się odpaliła, mówi, nie ma takiego bicia. Wow, co teraz tam wywija, jakie młyńce, kurde. Napierdziela ich. Łohoho. Nie mają szans z tymi katapultami, one są agresywne bestie, to są w ogóle, wiecie, bez uczuć. Są urodzeni zabójcy. Co oni robią w ogóle? Co oni robią, jak oni wywijają tym mieczem? Normalnie szok. Patrzcie, jeszcze to wygramy. Jeszcze to wygramy. Te balisty są w stanie przeżyć strzał z katapulty w ogóle, patrzcie. I to nie jeden, więcej strzałów. Wow, ale tutaj jak ta jedna wywijała, ta jak strzela, patrzcie. Ona po prostu kopie kamienie, żeby reszta miała czym strzelać. Ja tak obstawiam. Nie znam się, ale myślę, że tak było. Nie znam się na tych obyczajach katapult. Ale z zachowania tak wnioskuję, że mniej więcej to robią. No, o, ta se strzeliła takiego, wiecie, MLG shota. Trafi w kogoś ten shot? No, prawie w moją katapultę trafił. To rzeczywiście się udało. Nie, to już jest przegrana bitwa, bo jedna katapulta stwierdziła, że ona będzie platformą wiertniczą i w sumie to... Co ja jej będę... Nie będę jej mówił, jak ma żyć, nie? No. No, to sobie walniemy palistę. No i oczywiście dużo wikingów, bo wikingowie są dobsi. Wszyscy o tym wiemy. No i jeden Spearman, taki dowódca. Chorągiew! Dawaj, Spearman, jesteś chorągiew, biegnij! O nie, zginęli wszyscy nasi ludzie. Jakich... Wow, ale ich zdominowaliśmy, kurde, to jest walka. Tak się to robi tutaj. O, ta już się odpala, mówi, hej. Hola, hola, nie ma takiego bicia. Ej, no bez kitu. Jedna się zamieniła jakby taki posąg czy coś, ale to oni są w stanie to ugrać, to robią to bez problemu, patrzcie, puf, już rozwalona. Teraz tą tylko rozwalić, a co to dla nich, te maszyny teraz to są po prostu mega rozpierdziel. Trzema naraz dostał, trzema naraz, ogarniacie co się dzieje tutaj? Ja nie ogarniam, to po prostu jest tłumacz MLG for me, dlatego ja kończę ten odcinek i następny będziemy grali dalej przy użyciu katapult i balist i wszystkiego, co niesie nowa wersja gry, co jest super wypasione MLG Pro Elo. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem jedyny słuszny komentarz to jest MLG Pro Elo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, cześć.